Ciężarówka zderzyła się z autobusem w Chinach. Są ofiary. Bus zderzył się z ciężarówką. 11 osób zginęło, a 19 zostało rannych po zderzeniu ciężarówki i autobusu pasażerskiego w prowincji Jiangsu we wschodnich Chinach. Do tragedii doszło w niedzielę we wczesnych godzinach porannych w prowincji Jiangsu. Jadąca autostradą ciężarówka zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z autobusem, powodując jego przewrócenie. Doprowadziło to również do przewrócenia się dwóch innych ciężarówek jadących za autobusem, które próbowały uniknąć wypadku. W wyniku tragedii zginęło 11 osób, a 19 zostało rannych. Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku. Wypadki drogowe w Chinach. Jak podaje agencja Associated Press, poważne wypadki drogowe w Chinach są najczęściej spowodowane nadmierną prędkością, niebezpiecznym wyprzedzaniem, złym stanem technicznym pojazdów lub zmęczeniem kierowców. Według agencji rządowej National Bureau of Statistics w 2019 rok doszło do prawie 248 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło prawie 63 tysięcy osób.